Jesteśmy w Nowym Kinie Przedwiośnie. Co tutaj się dzisiaj odbywa? No oczywiście tydzień z kinem Przedwiośnie. Mamy atrakcje dla dzieci, bo to nie jest tylko seans filmowy. Mamy zawsze codziennie dwie grupy wiekowe. Dzieci te najmniejsze do 10 lat i dla dzieci 10-15 lat jest inny seans oczywiście dla dzieci starszych, na młodzież w zasadzie. Natomiast poprzedzają same seanse, atrakcje, animatorzy, którzy organizują dzieciom czas wolny do momentu, kiedy rozpoczyna się seans. Cieszymy się rzeczywiście, że widzimy radość na buźkach dzieci, bo to jest, nie ma żadnej ceny, jeśli widzimy, że to co robimy, to co organizujemy, to co wspieramy, wzbudza taką radość i uznanie wśród dzieci. PKN Orlen nie po raz pierwszy organizuje wypoczynek dla dzieci. Do tej pory był to wypoczynek letni, z tego co kojarzę. Czy ferie zimowe staną się już takim stałym punktem kalendarium wydarzeń płockich? Rzeczywiście ferie dla dzieci organizujemy po raz pierwszy. Wcześniej były to półkolonie, zarówno kulturalne, jak i sportowe. I teraz rzeczywiście ferie też mamy w takiej formule, czyli tygodniowe ferie stacjonarne w obiektach szkolnych, które organizują czas wolny dla dzieci za pośrednictwem dwóch stowarzyszeń, stowarzyszenia Sekan i stowarzyszenia Football Gang. To są oczywiście ferie sportowe i ferie kulturalne, aczkolwiek one mają wiele różnych aspektów, czy też rozbudzają różne zainteresowania, nie tylko skupione na temacie organizowanych ferii. I oczywiście zainteresowanie również było bardzo duże. To jest około 500 dzieci, które z takiej formuły skorzystały. I tak jak powiedziałam, te 3000, które skorzysta z ferii filmowych. Natomiast czy będzie to organizowane? Oczywiście będziemy dalej analizować ten projekt, który rozpoczęliśmy. Jeśli cieszy się tak dużym zainteresowaniem, myślę, że będziemy również rozważali taką ścieżkę organizowania czasu wolnego dla dzieci w ferie zimowe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.